wyciągaj ich! Posiadaj! Mówi panu coś numer 41911? No, okazało się, że chyba to był jeden z pana kolegów. Ja panu jako wyjątek dałem szansę, bo tak sobie pomyślałem, a no, w sumie to chłop miał jaja jako pierwszy, w tym mieście odważył się zawinąć nie tą osobę, co trzeba. Peter Parker! Uratuję cię! Masz dobę! Peter! Uratuję cię! Olofedron, 100 zł. Do świnki Pepe. To było Pepa, nie Pepe. Słucham? To Pepa była, nie Pepe. Wiem tu mieszkać. Z góry. I podoba. Zodera. Rozkuj go. Wsiadajcie do rama, wsiadajcie do rama. Co? Takie kontakty mam. Kamacho padło, Kamacho padło. Wsiadaj, wsiadaj. Wsiadajcie, do hamera wsiadajcie. Celuj, nie rób hamera, celuj. Nie, celuję, celuję. Daj, wsiadaj. Sunio! Ja pierdolę, co to jest za traktor, kurwa ty. Zajebiste, jak to 200 leci. Pa, jakiego sobie motocykla kupiłem? Fuj. Pa, jaką czachę tu ma. Zajebiste to jest. No. Żeby dostać organizację na koko, musicie gadać z brzytwą. Rozumiecie? Więc ja nawet jakbym chciał mieć organizację, to muszę iść, kurwa, na La Fuente. Nie wiem, bo, kurwa. My mamy tak jesteśmy w takiej, kurwa, dziwnej sytuacji. Bo my mamy pizdę totalną pod względem tego, że gdybyśmy chcieli dostać chałupę dla gangu Drani, to musimy iść do brzytwy. Jak kurwa do brzytwy? Do brzytwy. Ja pierdolę to kurwa. Dostałem ci SMS-a. Doba na warsztacie. Nie, jest tam prawie cały czas. Ty, kurwa. Może się kurwa dogadamy z domu i wyjebane. No, i zaczniemy prowadzić swoje gangsterskie życie, bo ich nie rozjebiemy. No ta, napierdalanie ich nie ma sensu, nie? Więc może ich być kurwa więcej i lepszy asortyment ma. To jest jedyna opcja, żeby się z nimi dogadać. Ja bym przyjechał, kurwa, na La Fuente. I coś pochytał tu tego. Czy nie to na to ogarnąć do niego kontakt jakiś, nie? A teraz co się tego SMS-a, że on jest kurwa tym? 17 minut temu, 20 minut to weź, temu. To kurwa, poczekamy, to może go złapiemy i pogadamy i tyle, nie? Mhm. Może nas kurwa nie dojedzie. No a czuję, że nas rozpierdolą. No i chuj. To trudno. Bo my nawet w sumie, wiesz, rozjebiemy tych ghostów, no i co z tego? Nic. To chuja nam domu, to są jakieś kurwa klapki. To są w ogóle jakieś klapki, my ich rozpierdolimy. Robimy tylko bardziej kosy. No. Ale jak pojedziemy teraz na... Kurwa, dosyć za... No, jesteśmy dosyć kurwa... No, jesteśmy tak kurwa w dupie. Między młotem a kowadłem i jest lipa. No, między młotem a kowadłem w dupie. Tak. Najbardziej żałuję tego, że... Cię zrobiliśmy mu więcej wtedy, że... No, mogliśmy go od razu odjebać i tyle. Ale spodziewałeś się, że porwiemy jakieś kurwa mafiozy? No nie, no ja myślałem, że to jest jakiś kurwa ułomek odklejony od rzeczywistości. Gdybym pojechał na La Fuente, pytanie zasadnicze, czy pojedziemy tam we dwóch, czy pojedziemy tam we ten... Ty, lepiej pojedźmy we dwóch, jak mają nas rozjebać, to rozjebią dwóch i tyle. A czy teraz będzie? Chodź się parkuj, sprawdzimy. Kurwa, to nie pierno. Wjedź kurwa przez tą białą to. Rozjeb mu kurwa płot. Nie, no tu masz pod białą, kurwa bramy. Kurwa. Nie, to są kurwa ziomki normalne. Ty, ktoś tam biega w środku. Dzień dobry. Spokojnie, spokojnie. Się to dogadać. Przyszliśmy w celu porozumienia. Żadne kombatanckie akcje. Wyciągaj ich! Posiadaj! No to mam w lewej kieszeni, możesz zabrać. No, możecie nam zabrać te, żeby nie było, że chcemy cokolwiek. Zakuwam cię! Ale kosa, dobra. Kurwa go zmienia. Wurno łepi na dół z nimi!
Nie no, kurwa. Podejdź no do kraty. Już, już. Plecami, żebym cię mógł rozkłuć. No okej. Okay. Plecami. Ja mam z przodu ręce zakłuć. A, z przodu, tak, tak. Właśnie zauważyłem, rozkłuć ci ręce. No. Dobra, popilnuj ich, ja zadzwonię po szefa. No, idealnie. No. A warunki lepsze niż na komendzie. No jak? Tylko kibel jakiś obsrany. Nie, tam nawet kurwa nie ma. A nie, jest. I pryce są. No i chuj. Podługóweczkę ładne. Bratku, masz coś do jedzenia tutaj? Czekaj, bo w ogóle kurwa kto to jest? Peter Parker oraz... i Hugo Sand. Okej. Okay. No to czekamy. No, dzień dobry. A panowie w jakim celu? W celu dogadania się. Się, bo to wszystko się mija z celem. Dogadania się? No i teraz. Nie patrzeć. No teraz, a kiedy? Jak już jest, jak jest. A co natchnęło pana do takiego, do takiej zmiany, że tak to ujmę? No, że ghosty wynajmują redneków do siebie, zaczyna się robić gnój, a po co tak robić? Niepotrzebne zadymy, niepotrzebne strzelanie. Mówi pan o coś numer 41911? Ni chuja. Nie wiem, nie pamiętam numeru, nie mam tego, tutego. A, przed chwilą na taki numer jakowy Miguel napisał, że chce kupić klamę. Hmm? Co nie? Jest tu pełno kontaktów, między innymi pan Peter Parker, o, to pan mój. Bagieta, pan Calion, Gandalf, Hunter Yellow, Huokopter. Znam. Chcąc zjechać. Tak? No. A co się podziało? A, nic, tak wczoraj sobie byłem na mechaniku i znalazłem pewną, razem z szefem pewną osobę, która podawała się za ghosta. No i okazało się, że chyba to był jeden z pana kolegów. Nie. Nie? No nie no. Ja nie wiem, o kogo chodzi. Mhm. A jak się ja mam w to uwierzyć, że zaraz po tym jak z kolegą urwał się, że tak tu ujmę kontakt i jeden z waszych też widział, jak go zawijamy, to nagle pan przyjeżdża na La Fuente i prosi o wybaczenie. Nie prosimy o wybaczenie, tylko o ugodę. O ugodę, bo to się wszystko mija z celem, a plan ugody był już wczoraj mniej więcej, tylko były problemy. Bo nie ukrywajmy, no, to będzie przekopa za przekopę. Bo na końcu po przekopie jakieś pachoły ghostowskie przychodzą. Wpierdalają się gdzie nie trzeba. No, ciężka sytuacja się nastała, no. Stanek, pan i powie, pan mówi, że pan chce ugodę, a ja dałem panu jeden, ja dałem panu powiem tak. Pierwsza osoba, która wjecha, każda osoba, która wjeżdża tutaj, nieproszona, kończy albo u Kini Buliego, albo 20 metrów pod ziemią. Ja panu jako wyjątek dałem szansę, bo tak sobie pomyślałem, a no, w sumie to chłop miał jaja, jako pierwszy kurwa w tym mieście odważył się zawinąć nie tą osobę, co trzeba. I tak sobie pomyślałem, a dam mu szansę. Próbowaliśmy cię na co pan potem zebrał sobie kurwa bojówkę jakąś? Stilonów. Stilon to nie bojówka, zacznijmy od tego. I no, tak, takie dostałem informacje od pewnej osoby, której zwłoki w tej chwili to już chyba dawno rekiny opierdoliły. I że was jest 40, od innych osób dostaję informacje, że skupuje pan masowo broń. Nieprawda. Że chce pan się ten, że chce, szuka pan też ludzi. Nieprawda. Nieprawda, tak? Nie. To jakieś złe, kurwa, trefne info. A zapomniał pan o tym, co panu mówiłem? Że jak mnie pan wkurwi, to będzie miał przejebane u całego miasta? Ale na razie rozmawiamy i cię nie wkurwiamy, prawda? Jakbym chciał, to ale nawet LSPD by cię ścigało. Nie jest to już sprawa osobista, ale w tym momencie to nawet mój szef jest na ciebie wkurwiony. Nie, nie, no, nie, szef. Bo... posłuchaj, to nie jest tak. Pan brzytwa. Bo to wszystko nie tak, jak powinno było. Jest, nadal. No, bo posłuchaj, do naszego spotkania by nie doszło, gdyby nie wybitne ghosty, nie oszukujmy się, gdyby nie oni, nawet byś kurwa mnie nie widział. To jest primo. Jesteś pewny? No, 100%. Serio myślisz, że jakbym kurwa mi się chciało,
to bym kurwa ci nie znalazł po tych 24 godzinach, a nawet wcześniej? No, nie znalazłeś nas. A jeździliśmy wszędzie. Bo nie mam czasu marnować na takie mrówki jak ty. No widzisz. Ale z tej mrówki okazał się zrobić jeden wielki wrzod na dupie. A co się robi z wrzodami? Trzymasz się za gaju. Dokładnie. No albo się je, bo one jak śliwki smakują. Sorry? To widzę, że to już nie jest tylko kwestia tego, żeś pan głupi, tylko paść po prostu nie ma nie po kolei pod kopułą. Na ten moment to tak jak powiedziałem, musicie sobie poczekać chwilkę. Tak jak powiedziałem, zaraz wracam. W nowych koszulkach chodzi. O kurwa. Też słyszałeś? Tak. Shish. Shish. Dzień dobry. Ale że kurwa on. To jest szef? Kosa. Kos, jak to psa? Kosa jest wujek? Czemu wujka? Kurwa lipa w chuj. Pamiętaj, że głos się do góry niesie. Nie, o Jokerze albo o Piśgeli. Ja się dobrze, nie, no szepczemy, nie smoką tego słuchać. Aha, bo burdel mi któryś z nich w chacie zrobił, chciałem się wyjaśnić. O, to o nas. Dobra, to nie przeszkadzam. A, właśnie ten. Olofedron. Przywiozłem ci kosa, bo zapomniałem przelew zrobić. Ej, wale cię w Elamusie. Kosa to jest jakiś kurwa klapek, chyba. To tak, kurwa. Dzięki za 300, Olofedron. Proszę bardzo. Ja w chuja nie leciałem, ja tam z wujkiem stałem. Proszę, nie fifarafa, kosa. Przysz! Tu nie dostaniemy w ruchu. W roku nie dostaniemy, nie pójdziemy. No dobra, no cwel cwelem, gitara gitarą. Cwel cwelem. Kosa. Ty, tutaj mu kurwa ty mogę tak żartobliwie się zapytać? I boli. Co? Mu te prosiaki się nazywają kinia i boli. No. Teraz wszystko się dobra, spada. To gitara, bo tak. Ty kosa. Uzna dla dzieci. Łysy brzytwa. Jakiego fryzjera polecza, cacie? Ja pierdolę. Żyletę? Dobra, gitara. Ty, gdzie jest żyleta? Tam się stoi. Ja pierdolę, jeszcze ciebie tu brakowało. Tam się stoi, a nie sieci. Dobra, jadę, jak będą wujkowie. Powiedzcie mi, co ja kurwa będę miał z tego, że kurwa dam wam trzecią szansę, co? Zawieszenie broni. Nie będziemy... Zawieszenie broni. 100%. Tak, a poprzednim razem też było pierdolenie o szukanie i co? Nie byłeś kurwa głównym celem. Znaczy głównym celem było to, żeby się jakkolwiek dogadać. Nie byłem głównym celem, a mimo to kurwa, żeście mi tu regularnie wpierdalali. Jak na tu? Posiadłość. Na La Fuente? Gdzie? Jak kurwa bym pierwszy raz przyjechał? Panowie w niebieskich ubiorkach. No to kurwa, zrozum, że ja nie jestem w stanie odpowiadać za wszystkich. A się zdarzają wyjątkowe jednostki. Naszym głównym celem były te pierdolone brudy ghostowskie. Nikt więcej. Dostali te brudy przekopę. Ghostowskie robiły tylko to, co im kazałem robić. No widzisz, może za inaczej, to, że byli psami, o co ich prosiłem. No ale mam dziwne wrażenie, że to nie ty kurwa zleciłeś im zawinięcie mnie spod szpitala. Tylko wychylili, sami się kurwa wychylili. Mój drogi, od momentu, w którym odpierdoliłeś to, co odpierdoliłeś, to za złapanie cię praktycznie każda organizacja, z którą od tamtej pory miałem kontakt, miała wyznaczoną nagrodę w postaci 300 tysięcy dolarów. Tylko 300? No, w tej chwili to szczerze zaoszczędziłeś mi 500 000, bo wczoraj rozmawiałem z kolejną i mieli dostać 500 000 za dostarczenie do mnie, nieważne w jakim stanie, byle żywy. Dostaniemy te pieniądze, jak sami się to dostarczyliśmy? Przepraszam. Nie no, kurwa. Ty, kurwa, serio nie zdajesz sobie sprawy, w jakim położeniu się zdajesz, kolego? Na razie to patrzę, że ten Batman stoi w wansie. Peter Parker! Uratuję cię, jebać dobę! Peter! Uratuję cię, jebać dobę! Olofedron, 100 złotych. Leszczu pysk. No, dziękuję za stówkę. Peter! Co? Nie zjemy, kurwa. No. Oj tam, możemy znychać, warto było. Batman, otwórz. Batman! Stary to Batman. Ty. Batman. Twój stary jest opalony, kurwa, na sezon. Batman. Twój stary nosi gacie, kurwa, Everlasta.
Batman. Mogę was zabić? Batman. No kurwa. O nie. O nie. Do czego się przypierdalasz do mojego starego, jak on nie żyje? Szkoda. Szkoda. Szkoda? Big szkoda, przepraszamy. Ej, obrazili mi tatusia. Co ty mówisz? No, jeden i drugi. Wpierdalali się. Dobra. Nie, co ty kłamiesz teraz? Panowie, obydwu panów proszę zakuć. No nie. Torba na łeb i wyprowadzamy za mną. Ja pierdolę. A chuj. I weź tu się. A sami wiecie gdzie, tam gdzie już z reguły ludzie stamtąd nie wracają, nie? O mi. Do komnaty tajemnic? Dokładnie tak. Azkaban. Do świnki Pepe. Tu było Pepa, nie Pepe. Słucham? To Pepa była, nie Pepe. Coś jeszcze? No poprawiłem cię. Była świnka Pepa. A mamy zaraz ja kurwa cię poprawić? O głowę kurwa, bo żeś troszeczkę za wysoki. Melonki jadłem. Dobra, zdejmijcie im worę zubów. Przejdź przez tą jebaną kratę. Hit. Ona nie atakuje. To kurwa jest jakiś chodzący bekon, ty. Co z jakiś... Dobra. Wy dwoje obstawiajcie te... Wy po mojej lewej dwoje obstawiajcie teren, ja z tym po prawej se poradzimy tutaj. Słucham, co masz mi kurwa do zaoferowania? I odwróć się do mnie, jak do ciebie mówię. To nie było to ekscytujące. No, a co cię kurwa ekscytuje świni? No, więc teraz nawzajem. Co nawzajem? Co nawzajem? No. No nie ma takiej opcji z jednego głównego powodu. Ale to... Możecie, to śmiało. Sobie dodać pikanterii, kosa będzie z nami, co? Bo tak to nie, bo tak to nie ma. A może ja zaraz dodam pikanterii i kurwa nafaszeruję cię ołowiem, co? Nie wiem, taki sztywny. Tak mógłbym sobie z tobą śmieszkować, kurwa, w zupełnie innych okolicznościach, a nie w takich jak te. Ale... Chyba nie jest, kurwa, miejsce i czas, co? Kolego? Pamiętasz, jak mówiłem, że będziesz odpowiadał za każdą, kurwa, osobę, która będzie kraść auta na mechaniku? Nie, a nawet jeśli nie jestem... Bez sensu to, kurwa, jest. No, wiesz... Ty byłeś pionierem. Dopóki ty się, kurwa, w mieście nie pokazałeś, nikt tego, kurwa, nie robił. A, no... Kurwa, a co ja poradzę, że jestem pionierem? Ja we wszystkim jestem pionierem. Nikt nigdy nie skakał, a ja nagle skaczę. A zresztą skąd ty wiesz, kiedy ja się pokazałem, kurwa? No wiesz, kurwa mać, no chyba raczej wiem stąd, że mnie kurwa zawinąłeś spod mechanika, nie, co? Nie, to my już tu wcześniej byliśmy. My tu już dawno! Przecież, kurwa. I które są na mojej dyspozycji na każdy w tym kto mieście. Kto to kurwa jest? W tej chwili często co się dzieje. A ten kto to kurwa jest? To jest ten kurwa idiota, to za nami. Szefie, on twierdzi, że on tu chciał wynajmować. Co wynajmować? Tu mieszka oczywiście. W kieszeniach no, nic nie ma, sprawdziłem. Totalnie nic kieszeni. Co wynajmować? Mieszkanie. Miałem tu mieszkać. Z góry. Jebać cię doba, Cwelu. Rędzika C. Grandi szef, kator top 1. Dobra, przepraszam za tą sytuację, ale tak myślałem, że tak nie wiem, daję wam 2 minuty na zastanowienie się nad tym, co masz mi do powiedzenia. Albo dzisiaj świnie będą syte. No my tak samo jak wczoraj i przedwczoraj. Momento. Idę się wylać. Ty, musimy patrz. Ich po fiucie kurwa lizać. Zgadujemy się i tyle, no. No nie możemy nawet. Nie ma kurwa sensu inaczej. No weź ty kurwa gale, bo już mi się nawet nie wiem, takie głupoty pierdoli zbędne, że to jest chuj. No. Dobra. Ty, ja w ogóle mam żart. Tyle, co robi wór na łóżku? Nie wiem. Ja pierdolę. Ty, ale musimy to szybko ogarnąć, wiesz? No. Bo ja po tukierę chcę śmignąć. A ta jak cię zabije? To chuj. Przejdę się do Formuły 1. No to weź powiedz jako odwok, powiedz tak. Dobra kurwa, ruchajcie nas, znaczy się... No, trzeba przyklepać. A jak nas kinia kurwa zje? Chuj, że teraz nie zje, ale wiesz.
Nie no, przecież nas świnki zajadają. Dobra, chuj. No dobrze, w takim razie tutaj biorę na wszystkich świadków. Jeżeli coś odpierdolicie po raz kolejny i powtórzy się sytuacja, jak mówię, daj odpowiecie własnymi głowami. Dopuśćcie ich. Halo, Nazir. Pamiętasz mnie? Kurwa Pietras! To ty mnie ratowałeś na tym. Co? To ty mnie ratowałeś i mnie wywoziłeś ze strzelanin. Pamiętasz? I siano dla mnie prałeś. To wszystko ty. Bo ci się pojebało coś, kurwa. No. Dobra, jedziemy przejąć warsztat. Nie, bo słuchaj. Dawaj, podjeżdżaj na warsztat, przejmuję to gówno. Ja jestem, kurwa, Nasir Karanza, właściciel Tony Customs. Jedziemy. Ale słuchaj, Luzyn, to nie to miasto. Wyjebane mam, postawię sobie pomnik tutaj. Ej, ja bym zrobił tak. Jak? Mam, kurwa... Bociana jebał szpak. Nie, kurwa, mam ten skok, bo tam ten zawsze skok, co mówiłem, znasz ten skok? To ja go ulepszyłem, kurwa, do trybu Trymiga. I ja już tak, kurwa, chłopie mam wyćwiczone, że to jest chuj, no nie mają szans. Rozumiesz? Pa, dobra, chuj, chuj, zaraz zrobimy napad. Pojedziemy najpierw po... Ja... Powiecie tak, Pietras, ale żeś go, kurwa, wymyślił. Pa, uciekamy tędy przed policją, ciach. I patrz, i teraz idziemy tędy, i oni mówią... O, chyba będą skakali tak samo jak zawsze. A ja mówię, nie, nie, nie. Utoniemy, kurwa. Ja. Znosz ten skok. Dobra, kurwa. To się ale że nie nadaje. Ale się zrobił Pietras. Ale wy jesteście srogo pierdolnięci, nie? Kiedyś Luzyn, kurwa, słynny gangster, a teraz zwykła faja. Nie, bo je! Jest. Ura. Dobra, bagaj. Znaczy, siadajcie z tyłu. Ty, nie. P2 Janek, a to nie jest od tego, pisikeli? No nie. To złomujemy. No panowie. No? Jedźcie na jubilera. Kurwa, w końcu. A. Jubiler, no musisz... Jak chcesz to wsiąść? Mogę w sumie do nich zadzwonić i to jest obywek. Dobra chłopaki, nakurwiam drill. Drill. Alberto Coco. O, Masia, Krzysztof, chodź na chwilę tu na zaplecze. Chodź na chwilę. Bez pistolety też muszę być. Chodź tu na chwilę. No i zgieję, kurwa, idę no! To chodź. Masz taser! Jak ktoś to ma jeszcze latarę, jak ktoś chce. Ten jestem pocznikiem drugiego stopnia, mój numer znaki Papa Zaja 9. Ale w siatku. Kurwa. Przepraszam. Ja po prostu mam 6 lat. Cholero, przestań nas moją prześladować. Joler nas kurwa na wiedzę. Dobrze panowie, co się dzieje w środku? Tylko nie Fred Johnson. Ja? Nie, kurwa, ja jestem. Ja się poddaję, bo się zakochałem. Na spryty. Duchowny chcesz coś kurwa ten dodać? Nie no, nawet jakbyś geja negocjował. No iż geja się poddaje kurwa. No to... Proszę, skuj mnie. Błagam. Co wy robicie? Negocjacje czy nie? Tak. Skuj mnie. Negocjacje trwają. Mamy małe problemy. Mamy problemy, tutaj, bo kolega się kolegą w pani zakochał. Uderz mnie, kurwa. Jaka jest liczba napastników? 4! Kurwa. Kurwa. Dobrze, czy zakładnicy czują się w porządku? Nie potrzebują pomocy medycznej. Stop, kurwa, skryj tu dojdź. Cwaj. Słuchaj, zakładnicy. Jak się, Bifils do kurwa, jak się czujecie? Iś. How you feel? Iwone. Iś, libel iś. Okej, okay, dobrze się czuję. Ich habe einen Hund. Raff! Ja. O, meine Hund spiele Fußball mit meiner Mutti. Meine Mutti.
No tak. Panowie, może nie wyjaśniam się jasno, jeżeli nie podejmiecie negocjacji. Kurwa, to... przecież rozmawiamy! Kurwa, po raz kolejny mówimy 4-2. Się czują, to kurwa, się, dobrze. Ale... Wolny odjazd, no, brak panie, kolczatek. Czekaj, poczekaj, poczekaj, bo panienka się osaczona, czuje spokojnie, proszę pani. Bo ja się znowu zakręcam. Pani się nie denerwuje. Jeszcze raz, co pani pytała? Ja pani powiem wszystko. Tylko czego pani oczekuje? Serca mojego? Proszę. Ja nie wiem, o co jej chodzi, no proszę pani. Jesteś kurwa dziwny. Van Biest. Meine Liebe. Meine Liebe. Ty ja wiesz, jaki zakręt po niemiecku? Meine Darling. Kurwa. Zakrętiren. Nie, kurwa. Kurwa to ja tu już chwilę. Ej, do ilu mamy liczyć? Znaczy, kocham cię. Ty mi uciekniemy, kurwa. Kurwa. Żaden V, Max. Znowu to. No. Znowu to. Nie no, chłopie, bo oni pewnie teraz udało mi się przeskoczyć, ale ja mam jakby ciąg dalszy tych skoków. Bo to jest chuj, te pierwsze dwa skoki to jest nic. I co teraz? Jaj, co, pociągniesz zamknij mielonego? Zamknij mordę, wypierdalaj stąd. To wypierdalaj stąd. Buzi. Wypierdalaj stąd. Kluczka. Spokojnie, to jest pierwszy. Chillera. Teraz tak. Jak wszystko się powiedzie, to jest git. Jak się spierdoli jeden, to już jest chuj. O kurwa, zjebałem. No jest chuj. Jest kurwa chuj. Jest chuj. Z dwóch stron osy. Nie, kurwa, pizda leała. Ale jajka, kurwa. Nie, już jest chuj. Z trzech stron. Dobra, zbieramy ich. Jeszcze jeden tu gdzieś biega w takim razie. Dziękuję. Nie. Pan w siwych włosach został. Ale oni ogarniają, kurwa. Spierdalamy. Dawaj tu w krzaki. Biegnie, biegnie, spierdalamy, biegnie. Biegnie, tu. O. Uj. Ty, chłopaki. Chłopaki, ja was widzę, co wy robicie? A on leży tam. Kurde, faja. Ale żeś odjebał kał. Nie mam kajdanków, ja spierdalam. Ja pierdolę. Tutaj, chłopaki! Ale ty wolniej, kurwa, jedź. Padł, chłopak. Nie pojebało cię prędkość konwojowa, 80 km. Konwojowa, kurwa, znacie swoje prawa? Bez... Witajcie, tutaj, obywatelu, mapa prawa zgłoszenia, a wszystko, co pan powie, może zostanie użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata oraz psychologa, jeżeli cokolwiek nie wyjdzie. On ma wyjebany w uderzenia, on czyta prawo. Telefonu trwającego dłużej. Podaj się, wysiadasz. Kurwa, mamy zakładników, poddajesz. Chcesz wysiadać? Mamy zakładników, nie strzelaj! Nie strzelajcie! Nie strzelaj! Stójcie, mamy zakładników! Stój, nie strzelaj, mam zakładnika! Weź i odjedź. I co teraz? Do tyłu, babka do tyłu do nas, do tyłu do nas. I odjedź. Do tyłu idziesz, do tyłu. Do nas. Plecami się odjedź. Wyciągnij ich plecami do nas. Weź ich i odjedź. Zaraz. Wyciągaj ich. Rozkuj ich. Luźno, aparaty. Stój w miejscu. Patrz plecy. Żadnych głupich kurwa ruchów. Zotera. Rozkuj go. Wsiadajcie do rama. Kurwa, co?
takie kontakty. Kamaczo padło. Siadaj. Wsiadajcie, do Hamera wsiadajcie. O kurde, siadaj, do... Nie ruszaj się, do Hamera. Celuję, co robisz? Siadaj. Co nie odpierdasz? Kurwa, co? Co tu się podziało? Czemu? Fatek kurwa ruszył! Ty, ale kurwa wróćmy tam jakoś po nich, ty! Tam odbij ty kurwa. Nie no, weź tam się zawróć kurwa, bo szkoda. Ale jak, ale nie mamy klam kurwa. No ale jakoś ich zgarnąć do auta, cokolwiek, tu tego. No dobra, zobaczymy. No nie wiem jak się tam sytuacja potoczy, ale oni się zaspierdalają, nie? A ty kurwa, dalej prawa recytują, wyjebane! Nie no, najebali się jak psów kurwa. No ale to chujowo, bo oni nas ratowali. No ale to my też ich uratujemy, chłopie. Halo? Gdzie ty jesteś? Kurwa w celi jebanej kurwa, bo podjechał do mnie jakiś łysy kurwa bachemot jebany. Kazał wsiąść do radiowozu. Mówi, hej, jebaj! Wsiadłem kurwa, odjechałem. Mówi, masz tą radiolkę? No to wsiadłem w tą radiolkę. Pojechałem, kupiłem strój Mikołaja. Zapierdalam do tego szpitala, żeby cię stamtąd zabrać kurwa. I mnie dopadli skurwysyny dziady jebane. I kurwa jestem w celi, i kurwa, i mi spierdolił przed chwilą jakiś kurwa chłop czy pionka, kurwa. Jesteś mój człowiek. Odbijemy cię. Odbijemy cię. Siedzę jak debil, kurwa, i nie wiem co robię. Odbijemy cię. Siedź tam, pierać. Halo? Dzień dobry, panie adwokat. Jestem w celi. Jestem bity. Głodny i pić mi się chce. Nie mam gdzie się załatwić. Bardzo chce mi się szczać. Będę bity bardziej, jeżeli pan mi nie pomoże. Potrzebuję pilnie pomocy adwokat. Zrozumiano, pan adwokat? Bo zaraz będą mnie wieźli do izolatki. Ja nie jestem dobry. Ja bardzo zły. Spokojnie. Ja pana uratuję. Dobrze. Poproszę szybkim tempem na komendę. Gdyż, panie adwokacie, jestem bity. I będę bity. Bardziej, jeżeli pan mi nie pomoże. Pomogę, zajmę się tym. Dobrze, panie adwokat. Dziękuję, panie adwokat. A co? Dobra, dawaj na linii, żart. Panie adwokat. Żart? Jak się nazywa mąż, który zabił żonę? Zabójca. John Kill. He, kurwa. Dobra, nie? Ale pan policjant się nie śmieje, bo to do adwokata było. Dziękuję. Dobra, to szybkie spanie, kurwa. Powiedz mu, że jednak 8 minut. Dobra, też dziwne. Tą kosę dla subów jutro rozdajemy. Jutro. A to dla widzów bez, kurwa, suba. W sensie sub też może wygrać. Super, nie?